Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Och, kolejny dzień Wielkiego Tygodnia, wtorek. Dzisiaj po raz ostatni rano podobno powitał nas mróz na trawie. Minus 2 mieliśmy. W centralnej Polsce widziałam było minus 4 stopnie Celsjusza. A dzisiaj powitamy. O, ptak przyleciał. Ej, 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 ptaszku. Ty lecisz. A od dzisiaj już będzie ocieplenie. Tak, mała poszła na spacer. Niedługo będzie anioł pański. Jest przepiękny dzień. Cudowna pogoda. Tak jak w Wielkim Tygodniu. Pamiętam, jak byłam mała, w Wielkim Tygodniu mama zawsze, zawsze, o, leci samolot, siała w ogrodzie, ponieważ ogród powinien być posiany tak w Wielkim Tygodniu. Taka ludowa myśl, mądra. Rzeczywiście ten Wielki Tydzień jest piękny również i teraz. Zobaczcie, jak jest pięknie. Cisza, spokój. Mam nadzieję, że mamę zaraz zobaczę, a na razie... O, tylko czekałam. Tu obok nas budowa, rozbudowuje się budynek. Nie wiem, czy mi się uda pokazać. Jest dół wielki. O, zaraz zobaczycie. O, widzicie? Kątem, tu gdzie były drzewa. Tak. Będzie druga część budynku, duża, wielka. Także zaczął się czas bum bum, stuku puku. O właśnie, to już nie będzie cisza Różanej Doliny, tylko. Tak, do tej pory, wczoraj i dzisiaj koparka pracowała. Był hałas. Wiecie, jak to jest, jak się kopie ziemię, wykopy? No właśnie, teraz wykorzystuję moment, że jest cicho. O, tylko, to nie ptak, to nie ptak. Tak. O, mam nadzieję. O, właśnie mama idzie na spacer. Tak. No, dzióbek kochany idzie, patrzy na ten dół, który tam jest. Jak tam? Jak tam? Powietrze jest chłodne z północy jeszcze, tak? O, ptaki latają w powietrzu. Jak tam, mamo kochana? No to przed siebie. Cześć. Cześć, cześć. Co powiesz wszystkim? Cały świat. Tak, dzisiaj jest Wielki Wtorek. No dobrze. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że do świąt jeszcze się zobaczymy, mamo. O, piesek się odezwał. No to na spacer idź. Tak, tak. O, tam ptak frunie. Jaki piękny. O, śliczny. I wysoko, i wysoko, i wysoko, i wysoko. O, i jeszcze łapiemy mamę, która poszła tak. Wiosna tego roku jest wyjątkowa w Polsce, wyjątkowo zimna. Oj, 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 oj. Będziemy łapać ptaki, wyjątkowo zimna jest. O, wróble się odezwały. Hej, wróble. Także starsze osoby są trochę może zmęczone tym zimnem. Moja mama nie lubi zimna, ja bardzo lubię chłodniejsze powietrze. Także to ubieranie się w te wszystkie ciepłe ciuszki jest męczące, prawda? No właśnie. O, ale, ale. Popatrzmy na ten piękny dzień. Cisza i spokój. Do następnego piłowania gdzieś tam w metalu, w murze. O, będziemy łowić chwilę ciszy. Delikatny wiaterek jest. Powietrze jest przeczyste. O, to nie ptak, to nie ptak. Tak. O, widzicie, jak pięknie? Zieleń czeka na ciepło. Pączki listków czekają na buchnięcie. Tak. O. Piesek. O, to nie ptak, to nie ptak. Tam ktoś sobie... Oj, przelecimy. Ktoś sobie... Dzieci idą ze szkoły chyba. Piesek na nie szczeka. O, jak fajnie. Tak, dzieci ze szkoły chyba idą. A może przerwę mają? Wiatr się rusza. O, jojojoj, zobaczcie, kochani. Czy widzicie? Mała trąbka powietrzna była normalnie. Wiecie co, naprawdę. To było chwila, moment i tam po prawej stronie zakręciło do góry i poleciało. Tak, tak. Porwy wiatru. No. Ciepłe powietrze będzie się teraz mieszało z zimnym powietrzem. W ogóle rok jest taki bardzo... O, leci ptak, leci ptak, leci ptak.
szybko, szybko, szybko. Zobaczymy. O, tak, 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 tak. Mamy. O, tak. Złapać ptaka w locie. No, o, a teraz ten wiatr poruszył, zobaczcie. Kotki z drzew spadły. O, tylko za szybko i popatrzcie na wodzie. Teraz pływają, o, w Japonii pływają płatki kwiatów wiśni, a u nas kotki wierzbowe. Ten poryw wiatru przed chwilą tak zdmuchnął je. O, właśnie tak. O, i cisza i spokój. Dobrze, że mama w tym momencie nie szła. Cisza i spokój. Jak fajnie. Opa, odlatujemy teraz. Popatrzcie.